Spotykamy się kolejny raz. Tym razem powiedz, tato, o jak działała wasza partyzantka. Kiedy tam się znalazłeś? Dlaczego? No i jak długo? I coście robili, będąc właśnie w lasach Beskidu Niskiego, w okolicach Magury Małastowskiej? Pan Antoni Fugiel, major w stanie spoczynku Wojska Polskiego. Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o moją pracę w rafinerii nafty i sabotaże, jakie tam uprawiałem, przyjmując brudną wodę zamiast ropy do zbiorników, to już mówiłem. Natomiast chcę powiedzieć, dlaczego musiałem uciekać, ostrzeżony przez ojca, że jedzie po mnie gestapo, ponieważ spoliczkowałem kierownika laboratorium Niemca. I wtedy akurat było we wsi rzepiennik, już nie pamiętam, czy to było Biskupi, czy Rzeski, czy Suchy, czy Marciszewski, bo jest ich tyle na granicy powiatu gorlickiego i tarnowskiego. Tam miał być zrzut. Niestety ten zrzut nie nastąpił i ja już zostałem w oddziale Kmicica pierwszego pułku w Szczelcu Podhaleńskich Armii Krajowej. Poszliśmy do Łużnej. Tam jest największy w powiecie gorlicki cmentarz I wojny światowej. I stała tam tak zwana gontyna. Wysoka wieża, z której szczytu było widać dzień pogodny Tatry. I tam pod podłogą AK miało magazyny. Dostałem nowego Mausera, amunicję, granaty i z tym przez cały czas walk w ramach tego oddziału Kmicica walczyłem. Nasz oddział miał bardzo dobre uzbrojenie. Zawdzięczaliśmy to tak zwanym własowcom. To byli Rosjanie, którzy byli w służbie niemieckiej. W lipcu postanowili nawiązać z nami kontakt z AK. Nawiązali. Którego roku? 1944 roku. Nawiązali kontakt z naszym oddziałem Kmicica i zaproponowali nam uzbrojenie, wspaniałe uzbrojenie. Chcieli nam dać armatę, ale jak po tych górach ciągnąć armaty? Dlategośmy wzięli i pepesze, i lekkie karabiny maszynowe, i ciężkie karabiny maszynowe, i amunicję. Także nasz oddział był bardzo dobrze uzbrojony i z tymi własowcami chodziliśmy przez jakieś półtora miesiąca. Gdy spotkaliśmy w rejonie Magury Małostowskiej regularny oddział sowiecki, przekazaliśmy im oprócz planów umocni niemieckich, przekazaliśmy im ten oddział. No wiadomo, co oni później z nimi zrobili, można się było tylko tego domyślać. A tato, powiedz, jak okoliczna ludność współpracowała z wami? Przecież nie mogliście w tym lesie przebywać non-stop. Musieliście schodzić po aprowizację, po jakieś meldunki, coś zorientować się w sytuacji do okolicznych wiosek. Jak to wyglądało? Jeżeli chodzi o polskie wsie, wyglądało to bardzo dobrze. Wójt czy sołtys wyznaczał, ty a ty masz dać chleb, ty masz dać świnie, ty masz dać owce, czy ty masz dać cielaka. A ja zapiszę, że ty dałeś to Niemcom. Mhm. Także wspaniale była zorganizowana współpraca w polskich wsiach. Niestety w terenie zamieszkałym przez Łemków było zupełnie inaczej. Musieliśmy zdobywać sami pożywienie, bo nie chciano nam go dać. Ja byłem jeden raz w takiej grupie, która rekwirowała. Wiem, że wzięliśmy barana, wzięliśmy kilka gęsi, masło, chleba
Nie było, tam się nie rodziła ani pszenica, ani żyto, tylko jadło się placki owsiane, w których było pełno ości. I ja wypisywałem wtedy po niemiecku takie zaświadczenie, że nie chciałem pisać, że polscy partyzanci, tylko pisałem, że sowietische Partisanen haben zum Beispiel 10 Gänse und so weiter genommen. I pisałem to po niemiecku, podpisywałem swoim pseudonimem, tak, Boomerang, no i tak to wyglądało. Niestety oprócz ludności, która była dla nas albo obojętna, albo nawet wręcz przyjazna, bo spotkaliśmy cały szereg wsi, które nie wzięły kękarty u Ukrainer, tylko kękarty Pole. Tak, mimo, że to były wioski, dla nas dobrzy. Wioski łemkowskie. Łemkowskie wioski. Aha, mówię o łemkowskich, tak? Aha. Ale większość to była z kękartą u Ukrainer. Uh-huh. Najgorsi to byli właśnie sklepikarz, lekarz jakiś, czy aptekarz, czy pop nawet. Także donosili Niemcom o wszystkim. I ani razu nie mogliśmy spać w żadnej stodole. Nawet w tych po owcach, pamiętam raz, wyczyściliśmy z tych odchodów owiec całą, kilka bacułek, zadowoleni, że wreszcie nie będzie na nas padał deszcz i nie będziemy spali na gołej ziemi, tylko wyśpimy się pod dachem, a tu patrzymy, Niemcy tyraliero idą do góry do nas i musieliśmy uciekać w głąb lasu. I tak było cały czas, także wreszcie postanowiliśmy przejść na polskie wioski. Dziękuję ci za to.